Poproszę o pokaźnik. No właśnie, zostawiając ciebie i twój browar, mówię o Ideli piw pijalnych. Natomiast przyjeżdżasz na imprezę i prezentujesz nam piwo, które każdym swoim elementem, w teorii przynajmniej, zaprzecza idei piwa pijalnego. A jednak... When I presented your beer, I mentioned that your goal has always been drinkability. And now you come up here and you have the audacity to present, well, a very, very undrinkable beer, even though it's still fantastic. It's very bitter, it's full of pepper. What do you have to say? Jak zawsze właśnie mieliśmy ideę przede wszystkim uważać piwo, którego da się wypić więcej niż jeden kufel. I to było najtrudniejsze, żeby wymyśleć piwo, które będzie czymś innym niż zawsze robimy, czymś delikatnym, ale z drugiej strony, żeby właśnie dało się wypić tego więcej. Stąd wymyśliliśmy, że okej, imperialna IPA będzie fajną rzeczą. Dodajmy do tego coś, czego do tej pory nie dodawaliśmy i w Polsce mamy jakieś przykłady, ale one są różnie pijalne. Padliśmy na pomysł na pieprz i największą zagwozdką było dla nas, ile dodać tego pieprzu, żeby nie było za pieprznie i żeby nie spieprzyć. What we wanted to do was to brew a beer that you'd be able to drink at least 2 pints of and still keep it crazy. So we went for an Imperial IPA, which isn't too tough on the palate, but we wanted to use something that hasn't been used often in Polish brewing, and that's pepper. And now the toughest choice was to how much of it to put in the beer. But we think we did it well. Do you? No i pierwszym pomysłem było, pojadę do hurtowni, może mają tyle pieprzu. Potem okazało się, że da się kupić tego pieprzu w innym miejscu niż hurtownia. Natomiast wyzwaniem było dla osoby, która mieliła pieprz, żeby przetrwać przy młynku. They got the pepper on the black market, but the toughest thing was to grind it, to crack it, and the person responsible for it had to probably work in a gas mask. No i w ten sposób zrobiliśmy właśnie piwo, które mamy nadzieję i my uważamy, że da się wypić więcej niż jedną szklankę, czyli znowu udało nam się pokonać własne ograniczenia, zrobiliśmy piwo, które jest ekstremalne, ale nie spieprzone. It's extreme, it's spicy, but we think it's drinkable enough for you to savor all evening. Ja bym polecił uważać na pracownię piwa, bo jeżeli oni kiedyś uważą piwo Risa, który będzie miał 15 albo 20% alkoholu, to znowu będzie pijalny i to się może źle skończyć dla wszystkich. Well, seeing that everything they brew is drinkable, you have to be careful when they release a Russian Imperial Stout or something that has 20% alcohol, it's probably gonna still be very drinkable, so be very careful. No, czas na coś mocniejszego, czyli na już trochę wyższy ekstrakt. Tym piwem jest Dragon Fire, czyli Rye Imperial IPA z pieprzem. Trzy rodzaje pieprzu. Kiniele. Cześć. Marku, mogę cię prosić? Zapytamy u źródła. Marek Bakalarski i przepraszam... Patrycja Dobrzańska. Patrycja Dobrzańska, dobra. Słuchajcie, powiedzcie mi coś o tym piwie. To znaczy tak... O tym? Tak, nie, o tym. Rye Imperial IPA z trzema pieprzami. Tak. Znaczy czarny, zielony i czerwony? Nie, biały. Biały. Biały, czerwony, zielony. Mieszanka. Bez czarnego. Bez czarnego. Jakich miał? Różne. Amerykańce, Simco. Ekstrakt? 18. No to próbujemy. Piana, jak widzicie, ładna. Jeżeli chodzi o barwę, to muszę się wspomóc światłem dodatkowym. Taka ciemno-bursztynowa. O, jest i pan prezes. Nie no, widaliśmy się. Tomek Rogaczewski, wejdź w kadr. Właśnie nagrywam recenzję tego Dragon Fire, tak? Tego. A właśnie, to zacznie ten. No, jest lekkie pieczenie takie
panie od tego pieprzu. Chyba, że to od goryczki, ale goryczka raczej nie jest wysoka. 120 i... była na 120. Aha. Jest ponad kilogram na kartonie. Zdrowo ponad. Ale nie na goryczkę. Ogólnie. Bardzo dobre nuty owoców tropikalnych, czyli ten jakby ta część Imperial IPA jak najbardziej. Chociaż to jest taki dolna granica Imperiala, to w zasadzie to można i podpiąć pod górną granicę dla India Pale Ale. Tak, znaczy my jak zawsze próbowaliśmy zrobić pijalne piwo, mimo że miało być jakieś... Nie, jest pijalne. Powiem tak, jakbym nie wiedział, że tu jest pieprz, to bym pomyślał, że po prostu jest lekko piekąca goryczka i tyle, nie? Po ogrzaniu dużo lepiej. Aczkolwiek jest taka nuta smakowa. Nie no, jest lekko, jest piekące specyficznie. Bo ono też piecze z przodu języka, nie? A goryczka raczej przy przełykaniu tylko z tyłu piecze. Przełyki na trzecim wyraźnie. Wzorowaliśmy się na jakimś duńskim krafcie, dokładnie na magerze, który ma stauta wieprzowego. I on właśnie był tak mocno zbalansowany, że ta wieprz jest na granicy wyczuwalności. Ale tego żyta tu za wiele chyba nie było. Ile? Nie ma dużo. Nie ma dużo. Kilka procent. Ale bardzo pijalne, bardzo wyraziste. No i jest rzeczywiście, jest piekące, jest takie, jak to się mówi, pikantne. Aczkolwiek, no nie jest to jakieś przegięcie. Nie jest to jakaś ekstrema, nie jest to jakieś pojechanie po bandzie. Raczej naprawdę sesyjne piwo, które jeżeli się nie wie, to myślę, że można być trochę zdziwionym, że piecze, ale raczej nikogo nie odrzuci, nie? Że nie da się tego pić, nie? A przy pieprzowych tak często jest, nie? Nie, no właśnie wiesz, znasz już nasz styl, my nigdy nie chcemy przegiąć. Zawsze się staramy zrobić w granicach wyczuwalności, ale pijalne. Nie doprowadzamy do granic możliwości naszych kruchów smakowych. Co bardzo fajnie było przy ostatnim piwie Pirania. Naprawdę to 3 stopnie w skali Kopyra na pewno. A ja powiem ci, że ja stwierdziłem, że no kurde, jest okej, pasuje mi to, ale nie powiedziałem, że to jest jakiś ekstrem. W pewnym sensie byłem rozczarowany. I co więcej, ja takich głosów otrzymałem sporo, że mi ludzie mówią, kurde, bez przesady, że to takie jest agresywne piwo. Nasi klienci w naszym pubie twierdzili, że jednak to jest piwo, które jest, już nic po nim się nie da pić, więc... To prawda, że próbowałem po nim kuguara i szarka i były słabe. Podliste, nie? To samo ja dzisiaj próbowałem najpierw Dragon Fire, a potem dwóch smoków. I dwa smoki niestety przy tym już wydają się wodą. Bardzo dobre piwo. Dziękujemy. Dwa smoki już piłem, także może jeszcze wrócę, ale to już pewnie bez kamery.